Nathan Gryga triumfuje w eurowizyjnej szansie na sukces. To on będzie reprezentować Polskę? Za nami pierwszy odcinek eurowizyjnej szansy na sukces. TVP ponownie zdecydowała się na ten format, by wyłonić reprezentanta Polski, który wystąpi na Eurowizji Junior w Madrycie już w listopadzie tego roku. Ósmego września zatriumfował Nathan Gryga, przyznano jednak również złoty bilet. Kiedy poznamy zwycięzcę? Wystartowała eurowizyjna szansa na sukces. 8 września wystartowała eurowizyjna odsłona programu Szansa na sukces z Arturem Orzechem w roli prowadzącego. W pierwszym odcinku, którego motywem przewodnim były najnowsze hity, o awans do finału walczyli Olivia Bąk, Nathan Gryga, Tatiana Kopala, Blanka Korniluk, Julia Kuś, Łukasz Matyka i Igor Pochwała. Jako jurorów do pierwszego półfinału zaproszono Mietka Szcześniaka, reprezentanta Polski na Eurowizji z 1999 roku, oraz Vicky Gabor, zwyciężczynię Eurowizji Junior z 2019 roku. Laureatem odcinka został wybrany Nathana Gryga, jednak nie tylko on będzie dalej walczyć o występ na eurowizyjnej scenie. Zdecydowano bowiem o przyznaniu złotego biletu. Ten powędrował do Blanki Korniluk, w związku z czym ona również pozostaje w grze. Kiedy poznamy reprezentanta Polski? Kto reprezentantem Polski na Eurowizji Junior? Eurowizyjna szansa na sukces jest podzielona tradycyjnie na trzy półfinały, które będą odbywać się w kolejne niedziele września. Uczestnicy drugiego odcinka zaśpiewają hity Eurowizji, w trzecim mają wybrzmieć zaś piosenki castingowe. Nagrodą dla każdego ze zwycięzców poszczególnych wydań jest udział w finale programu Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2024, który zostanie rozegrany 29 września 2024 roku. Wtedy stanie się jasne, kto wystąpi w biało-czerwonych barwach w Hiszpanii. Na to, kto wygra, wpływ będą miały głosy widzów oraz oceny jurorów. Według zapowiedzi TVP wśród jurorów tej serii, szansy na sukces, znajdą się także w drugim odcinku Sarah James, drugie miejsce na Eurowizji Junior w 2021 roku, Luna, tegoroczna reprezentantka Polski na dorosłej Eurowizji, a w trzecim odcinku Clio, Eurowizja 2014, i Maja Krzyżewska, zeszłoroczna Eurowizja Junior. Laureat, który zostanie wyłoniony jeszcze przed końcem tego miesiąca, będzie reprezentować Polskę na zaplanowanej na 16 listopada Eurowizji Junior w Madrycie. Zwyciężczynią poprzedniej edycji konkursu jest Zoe Clauzure z Francji, która triumfowała z utworem Care.